Północno-zachodnia Polska będzie zdecydowanie pogodniejsza od południowo-wschodniej, gdzie zima wbrew kalendarzowi wcale nie ma zamiaru odpuścić. Jeszcze przypomina o sobie opadami śniegu z deszczem. Ale to wszystko nie u nas. Jakich zatem zjawisk możemy spodziewać się na Pomorzu? Już teraz aktualna prognoza. Ula Matysiak, witam Państwa serdecznie. Rejon Pomorza Gdańskiego znajduje się na granicy dwóch układów barycznych, czyli Wyżu z nadzachodniej Europy oraz Niżu z pofalowanym frontem znajdującym się nad wschodnią częścią Polski. Nadal napływa chłodne, wilgotne powietrze polarno-morskie z północnego zachodu. Nocą zachmurzenie duże, ale bez opadów. Na termometrach od 0 do maksymalnie 3 stopni, a do tego słaby wiatr. Ciśnienie dosyć wysokie, ale niestabilne. Teraz wynosi 1024 hektopaskale i waha się. Jutro duże zachmurzenie okresami będzie wzrastać do całkowitego. Opadów nie przewidujemy. Maksymalne temperatury w przedziale od 5 do 8 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a barometry pokażą 1023 hektopaskale, ale trzeba zaznaczyć, że ciśnienie jutro będzie się wahać. Nadchodząca noc na morzu upłynie przy zachodnim wietrze, który nad ranem zmieni kierunek na północno-zachodni. Jego siła nie przekroczy 4 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2 nocą, a jutro 2 do 3. Nieco silniejszy będzie wiatr, który osiągnie 5 stopni w skali Beauforta i ponownie zmieni kierunek. Tym razem na północny. To była prognoza pogody dla Pomorza. Dziękuję Państwu za wspólną chwilę. Do zobaczenia.